Będziemy musieli dropić. Tak, mamy na plus 13. Musimy teraz sobie ogarnąć na plus 14 i na plus 15. Na plus 15 będziemy potrzebowali... chuj tych kamyszków. Szkoda, że nie można tracić takich predykcji typowych, żeby sobie zgarnąć ten... dokładną liczbę... danego rodzaju... kamieni kowalskich, no. Ale cóż, co poradzę? Nic nie poradzę. Trzeba z tym żyć. I się z tym pogodzić. No. Oh, it's you. Don't pay me any mind. Just lay out your own. Wzmocnij oręż. Potrzebuję 4 kamienie kowalskie, czyli pewnie potem będę potrzebował 6, tak zakładam. Okej, dobra. Koniec języka za przewodnika. Mapa na Edlenie. Elden Ring Map. Meeting Stone 5. Ta. Stone. Kwadratowy nawias 5. Dobra, dwa mogę znaleźć w uczelni. Jeśli dobrze kojarzę, znaczy dobrze kojarzę mniej więcej nazwę tej. Dużo też znajdę. Dużo znajdę też w sumie w Kale, bo znajdę ich aż 4, 5, 6, 7. Ale zaczniemy sobie, mi się wydaje, chyba od tej najbardziej chilloutowej lokalizacji dla mnie, czyli pójdziemy sobie do uczelni, no. Tylko teraz tak muszę sobie to jakoś, nie wiem, zescreenować, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie to mogę znaleźć. Pójdziemy sobie tu, najlepiej. Najlepiej bym sobie jeszcze wziął w ogóle wysłał screen na ten, na... konwersację ze sobą, żebym w ogóle odpalił sobie to na telefonie, tak będzie najlepiej. O, świetno. I to jest tak, pierwsza... jest generalnie gdzieś na wejściu, dokładnie. Do uczelni, zajebiście. Czyli muszę olać to. I tutaj gdzieś będzie leżeć. Na pewno tutaj nie zgarniałem, więc tutaj powinno być dość łatwo, żeby to garnąć. Ty, to jest w ogóle drzewko. Nice. Jezu, co ty tam chcesz? Przecież napisałem ci, że... Skąd wiedzieć, ile się dzieci rodzi w Polsce i umiera? Mam to w dupie, no. Kurwa, chcesz te statystyki, to weź, nie wiem, weź sobie pójść na stronę GUS-u czy coś. Generalnie coś to jest, kurwa, nie tego jest. Nie, nie będę fajny, nie puszczę. To jest chyba na dole. Ja pierdolę. Ogan. Weź ty się nie wymyślać czy coś. Weźcie go, ktoś zabierzcie. Kurwa, nie, on ma moderatora, to w sumie chuja go zabierzemy. Dobra. Kwadratowy nawias, pyk. Kurwa. Nieco smarynie. O, dobra. 5. Okej, okay, i teraz... Aha, czyli tego nie znajdę, okej.
Tego znalazłem. I tu jest jeszcze któryś pod daszkiem. Tu gdzieś. Chyba w takim razie też go mi się wydaje, w takim razie zgarnąłem. Dobra, idziemy dalej. Jezus Maria, weź się Folgan, kurwa, ogarnij. Ja pierdolę, nie tak. To powiem ci tak, lepiej zabierz mu telefon, bo jak nie, to zdracisz moderatora zaraz. A potem dostaniesz tego, bana. Proszę mi tu kurwa syfu nie robić na czacie. Jezus Maria, dajcie najebanemu człowiekowi telefon. To widzicie, jak się będzie ten upadlał na streamie. Okej, okay, jeden stone mogę znaleźć tutaj gdzieś. Tutaj coś jest. Jeszcze kot odpierdala. No dzień dobry. Ty tak chyba też zgarnąłem, kurde. Chociaż nie, na tej nie łaziłem. Zbytnio. Pies mi olał, pies mi olał. Zajebiście. O dobra, jest, idealnie. O ty chuju. Nice. A właśnie zapomniałem w ogóle śmierci doliczyć. Znaczy nie doliczyć, tylko pokazać, o. Jedno. Dobra, spokój. Ja się już nie pierdolę, wkurwiłem się. Okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie, gdzie mamy kolejny Smithing Stone. Ty, tu jest jeszcze gdzieś. Coś tutaj, Teges? Tu jest jakaś ten jeszcze jaskinia w ogóle. To sobie to zdejmiemy, musimy odzyskać duszę. Chyba tam było zero w ogóle, szczegół. Też może przy okazji spróbuję zabić tego dziada, żeby się zemścić. Jako tako. A, czyli tym miałem okrągły nic, fajnie. Dobra, lecimy dalej. Ty, ale to jakoś źle pokazałem, bo to... Boże, to będzie ten jaskinia gdzieś tam na spadku, bo to przecież jest ten zejście gdzieś. Nie wiem, przydałoby się mapę zgarnąć, tak generalnie też. Ty, mapa jest tu. Ale nie, no to nie ma tak ten...
miejsce jakieś takie dokładnej lokalizacji mapy czy coś. Dobra, może tu? Tak, tutaj. Ty, jak się tam biją normalnie. Dzień dobry, macie coś ciekawego? O co, za łaj, za jak mnie była. Jeszcze maga chyba słyszę. Kamień sanktuarium, fajnie. Nienawidzę magów. Ała. Dobrze, nawet nie muszę... cholera jasna. Dobrze, że nie muszę używać tych czarów do many, żeby niekiedy ich pozabijać. Bo nawet widzę, gdzie jest ta. Normalnie firebender. Chyba znalazłem tą kamyszkę. Forgan, 5 złotych. Odbanuj mnie, sztywniaku. Nie. Ty w ogóle skąd ty masz kurwa moje TP? To jest do chuje. I skąd ono w ogóle jeszcze działa? To jest ponury kamień kowalski, to nie jest to co ja chciałem w ogóle. Zostaczka no. Taka się skinia powinna być, tu coś w ogóle śmierdzi. Bo jakaś ta zgnilizna czy coś. A nie, to jest gejzer. Bang, okej? Folgan, 10 złotych. Nowe się odbanuj. Będę pazerną kurwą. 2,5 jesteśmy dogadani. Dobra, tu chyba nie wlezę. Ale anyway, to chyba nie jest w ogóle to miejsce, gdzie ja chciałem się udać. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Folgan. 15 złotych. No nie bądź taki, no... Ty, generalnie po piątki to... Ty, pamiętam. Pamiętam, gdzie mogą być piątki, tylko do piątek to muszę wtedy chyba do pogromna wrócić. Tam była taka, nie wiem, jaskinia czy coś. Tam był jakiś taki teleport. Co to do chuja jest? Jakieś kościeje pojebane. Trzeba się cenić, no. Poza tym mnie wkurwił. Jezus Maria, taki syf robić. Co my tu mamy? Rany boskie. Powiedziemy, że są jakieś cykamy czy coś. 20 złotych. No nie daj się prosić, Raziuś. Ła. Dobra, przynajmniej smrodzić mi przestanie. Jakieś w ogóle mutanty chyba tych. Dziadu. 5, 10, 15. Chyba 20, 25 poszło. Nie wiem, musiałbym zobaczyć. Ale no jakieś 5 dych na pewno. Dobra, gdzie jest ten ostatni? Słyszę cię. Fiu, fiu, ale takim sprzętem
Folgan. 25 zł. No ile mam ci jeszcze tego hajsu psia pompo wysłać SD? O, ostrze z rudy meteorytu. Psia pompo. Czekajcie, aż zaraz wezmę normalnie zerknę na tego. Gdzie ja to mam? Inne? Nie. Nie, 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 nie. Ja tipli nie mam. Skasowałem gdzieś tipli. Lul. A poza tym ja nie wiem, jak się odbudowuję, ale troszeczkę. Bo to jest ten, ja się timeouta wziąłem, rzuciłem. Bo chyba przez to? Siema, okej. Okay. 250 zł. Co za pazerna świnia. Co to się kurwa stało? What the kurwa fuck? O! No to, drodzy państwo, właśnie uzbroiliśmy na dodatek do Eldringa. Pojebany on jest, te 250, 225 to będzie 275 zł, 295, 310, 320, 325 zł by są, no popierdolony. Co za chłop. Nie, będzie na Frostpunka i na Elden Ringa. A, miałem stąd wyjść. Dobra, słowa się rzekło. Ja to siebie, że patrzę. Co tu się kurwa stało? 500 zł. Masz. To ostatni i mnie odbanuj psia pompo. Dobra. Ogarniam, jak to się robi. Ja pierdolę. Nie wierzę w niego. Kurwa, ty jesteś popierdolony, chłopie. Ten jakiś dzień dziecka normalnie odjebał. Widać. Topka się co roku zeruje. A w tym roku chyba jesteś jedyną osobą, która wzięła życie donaty, bo na dobrą sprawę donatów nie ma włączonych na tym na streamach. Bo nikt do tego nie ma linka poza tobą. Jakimś chujem, nie wiem jak. Aha, szukałeś długo, no dobrze wiedzieć. No pobyt w Mioszu jakiś taki 3-dniowy, no to tak średnio bym powiedział, że to wystarczy 700. Dla dwóch osób w szczególności. Pewnie powiesz mi ten, że nie wiem, że nie masz mieszkania ten, raczej w sensie wolnego pomieszczenia. Na dwie osoby w domu, także... No. Zapojeb. Thank you.
Tak, zaraz się okaże, że pewnie wziął kurwa healówkę popierdolony. Powiedzcie mi, że to jest ten... Ta skrzynia z teleportem. Proszę, 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 do chuja wafla. Wydawało mi się, że coś słyszałem, ale dobra. Tak, to jest ta skrzynka. Zajebiście. Ja nie mogę, kurwa, no pojebane, no. Pierdolony normalnie weźmie chyba na shortach wyląduje. Nie, no kurwa, za głupie cofnięcie timeouta. Tyle hajsu. Pojeb. Dobra, dawać mi te kamienie kowalskie, 5 poziomu najlepiej. Grawigłaz? A, no tak, to są te głazy grawitacyjne. Siemano! Jezus Mary, to jest ten skurwiel. Złaź no tu. Wiem, że tu jesteś. Złaź. Dobra, zdechło gówno. Teraz będzie łatwo. Nie, jednak nie będzie łatwo, bo słyszę jeszcze jednego. Aha, okej, dobrze wiedzieć. Chuj. Xantros, 21 złotych 37 groszy. Spoko, twoje tip ple da się znaleźć w Google. Jaki próg? Olga, nie masz psychy zrobić tego za 2137 zł. Warto było spróbować. O, kamień kowalski, nice. Kolejny kamień kowalski. Ciekawe, czy jak zrobię na niego ten flipa normalnie z góry, czy mu jakoś więcej dojebę do... Nie, nie dojebę mu damage'a, kurwa, bo nie można. No to... Ej, w ogóle te dzwoneczki są creepy. Kto go udusi? Ile tu osób pisze na tym koncie twoim? Ja pierdolę, pojebani wy jesteście. Centro skurwani mi się wasz. Ty tam nie pracujesz. Ty tam hajs sobie trzymaj, bo ty leżysz w szpitalu i hajs musisz mieć. Dobra, to jest chyba wyjście. Jezu, nie wiem, ja tej lokacji nie pamiętam. Ja tutaj wbiłem tylko raz, kurwa, i panicznie starałem się uciekać stąd. Jak ja mam tam? Ty, może tu? Nie, chuj. No bo tu pewnie nie przeskoczę, co nie? A nie, skoczę, okej. Okay. Też przeskoczę. Wait, co? Tak można? Jebaniutki normalnie. Kurwa, jak tam wy... A tu! Albo chuj, nie tu. Ała!
ale mi przyjebał. Zaraz zdechnę. Szefem samego siebie, okej. Okay. Sam sobie będziesz płacił pieniądze, których nie masz. Onure kamień kowalski 4 poziomu. No fajnie, spoko. Nie! Uf. W ostatniej chwili. Ale fuks. Aha, to już otworzyłem, okej. Okay. Jesteśmy w dupie totalnie. Ty, ponury kamień. Zajebiście, dawaj. Ale od chuja tego to jest, to jest zajebiście, będę miał na przyszłość. Zabij mnie, nie! Siemano Macieju! Papajską minęliśmy, oj! Not good. Maciej, ty kurwa żałuję, że ci nie było jakieś 20 minut temu. Folgan dostał timeouta na 24 godziny i powiedziałem mu, że jak przeleje mi 2,5 stówy w donatach, to ten to go odtimeoutuje. Nie uwierzysz, co zrobił. No idziesz tu. Jest ten paszkwil. Dobra, najpierw zlejmy tego paszkwila. Nie stracę kurwa dusz, nie stracę kurwa dusz. Uff. Dobra, muszę się teraz dostać normalnie w tamto miejsce, co ja potrzebuję. Czyli muszę przejść tu. Z drogi, sierota. Kurwa, to jest pomysł na biznes. Jezu, powiem tak szczerze, nikt normalnie nie ma psychy zrobić tego donata za najwyższy próg papieskiego. Za najwyższy papieski próg. Jak Santros, a ty mi się ani ważne normalnie to robić. Ja jestem małym człowiekiem, skromnym człowiekiem. Chuj, zaraz prawie zaraz zdechnę, kurwa! Jestem skromnym człowiekiem, którego mało co osób ogląda. Ja tam wolę mieć fan normalnie z grania, a nie hajs. Chociaż w sumie hajs też by się przydał, bo trzeba kredyt na mieszkanie wziąć. Dobra. Aha, to jest ten cieć, okej. Okay. No. Zdech śmieci. Okej, okay, kontynuując, gdzie ja miałem iść? No tak w sumie kurwa się zgubiłem teraz. A, tutaj. Ty wziąłem? Aha, to nie bata podka, okej. Okay. Pan. Okej, okay, tam siedzi jakiś... A nie, tam siedzi... nic. Ja nie wiem, jak tu mam się generalnie poruszać. To jest chyba iluzoryczna ściana, tak mi się wydaje. Co?
Ona wyglądała zbyt sztucznie, jak na moje oko. Ale dobra. Nice. Jezu, tu jeszcze dwóch frajerów, no nie. Cienny talizman wiernych, wyblakły kwiat złotoliści, okej. Okay. Ty, chyba nam tyle wystarczy teraz na plus 15, co nie? No sure, about that, ale... Ty, tu jest walka z bossem. Pojebało kogoś. Szedłem cały czas w górę i w górę. W górę powinno się chyba iść do wyjścia, nie kurwa, do walki z bossem. Co tu stoi? Jezus Mary, to nie jest jakiś Falling Star czy coś? Failing Star? Chuj. Dobra, próbuję. Pierwszy raz z tym walczę. Oho. Grawitacyjny jakiś dziad niemyty. To ma damage normalnie poprzez iście? Samo pojebane. Nice. Tam takich bossów zabijemy normalnie zaraz. Ła. No to zaraz zdechnę. A few moments later. Staminkę. Dobra, są runy. Dawaj. Dobra, następnego. No co za kutas? Jak ja tego ominąłem? Kurwa, krwawienie mi narzucił, nie? Ła, nie bij. Ła. Great Sword, a nie Dragon Slayer. Ale tak, to jest wzorowane na mieczu Gatsa z tego z... Berserkera chyba? Chuj, za szmata. Zdychaj, ty dziro normalnie. Honory kamień kowalski 6 poziomu. Kamień kowalski 7 poziomu, o kurwa. Ty, czy ja dodałem w ogóle poprzednim śmierć? Chyba mi się wydaje, że nie. Dobra, będzie najwyżej na śmierć zawyżona. Cóż, bywa. Dobra, idziemy do tego. Do Golden Ordera. Aha, nie mogę tutaj. Co? Teraz mogę się telepnąć? Nie. Coś się zjebało. Ty! Sikowe normalnie te. Kroki. Mogę stąd spadać już? Nie mogę. Walka jest jakaś. Co? Co jest do chuja?
może jak odejdę? Łocie, panie, jakie wielkie. Co to da? Aha, odzyskałem... O! Dobra, mogę? Nie mogę stąd spadać, co się kurwa dzieje? Aha, nie mogę... O, nice. Gdzie jestem? Ja jestem tu. Aha. Nice. Dobra, to sobie muszę odblokować ten punkt, muszę zrobić tak i teraz musimy lecieć po umasku. To nie wiem, coś zaraz zabije jak szmatę. Nie poda mi się ten dźwięk. Aha, to były jakieś kwiatki, okej. Okay. Siemano Mateusz. Znam jak tam. Co jest z moim koniem nie tak? Co? Kim ty kurwa jesteś? Pajacu. Co to było? Star Wars Jedi Survivor. Malenia Light. Ha, dobrze wiedzieć. Mi się wydawało, że jak ja tą zbroję zabiję, to ją zabiję, a tu się okazało, że jakieś gówno wyskoczyło. Halo? Policja, proszę przejść do Eldena. Nie. Nie, kurwa, nie, nie chcę tu już siedzieć. Spierdalam stąd. Kurwa, błagam, znajdźcie mi tu jakieś... Ta pierdola, nie, 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 nie. O, łaska! Aha, tu wyjście było... Dobrze wiedzieć. Dobra, teraz idę napierdolić. Zdenerwowała mnie. Teraz tam mogę walczyć. Mam 8 tych, 8 flaszek. No dobra, 7 flaszek mam. Ale moje 29 tysięcy runów to musi do mnie wrócić, bo ja chcę sobie ulepszyć miecz. Koleżankę wezmę i bardzo szybko ten zjadę, bo na dobrą sprawę na jednego strzała prawie padła. Dajcie mi ją. Tylko muszę uważać tak, żeby ta szkarłata z linii z nami nie dojebała, bo będzie lipa, no. To jest tutaj, tak, to jest tu. Dobra. Okej. Okay. Gdzie ona jest? Dobra, tam jest Milicenta, okej, dobra, dawaj mi ją. Ja, to co? Więcej ich stara nie miała? Mam nadzieję, że tylko dwa były. Pierdolę, nie... Ale zjebałem. Ty, czym ty jesteś? Nie mogę z nim pogadać, dobra, olać go. O! Łaska! Thank you.
Nie, zapomniałem, że ta łaska to działa na takiej zasadzie, że trzeba do niej siąść, bo generalnie jak się do niej nie siądzie, to jest ten, to jest lipa, dupa i kamień kupa. Kowalu, Kowalu, mam do ciebie sprawę. Taką poważną sprawę. Porwali mnie do kopalni. Musiałem zabijać ten wydobywców nieważny. Pyk, pyk. Kamień kowalski 6 poziomu. Na... Jezus Maria, 2 potrzebuję. Mam pewnie 1. Jeśli dobrze patrzyłem. Tak, mam tylko... 1. Potrzebuję od chuja. Dobra, to patrzymy sobie teraz ten na mapę w Eldenie. Kurde, mogę sobie ten na dzisiaj naładować laptopa, to wtedy sobie patrzę na tym na laptopie. Meeting. Jezus Maria, telefonie masz dysleksję. Pyk, pyk, pyk. Search. To są siódemki, ta siódemek nie chcę na razie, ja chcę na razie dostać szóstki. O, w stolicy jest ich od cholery. No to jest dziwne. Nie ma żadnej kopalni, nic. Chyba, że źle patrzę. W tej takiej ten palącej lokalizacji jest. Chuja też tego. A nie, wait. Nie. To jednak mi się coś wydawało. Musimy iść do stolicy. Skoro musimy iść do stolicy, to byśmy sobie poszli zabić, spróbować przynajmniej zabić tego sanktuarium z tego drzewa, komnaty sypialni królowej, i to chyba to było, żeby pójść spróbować zabić tego Morgota, króla Olmenów. A przy okazji spróbujemy puścić Mordor tutaj. Rozwój postaci, pewnie pojawiam chuj wie w siłę, sobie wpakujmy te punkty. Ciekawe jak teraz będzie bił, bo jesteśmy w sumie podbici na plus 15, czyli 2 poziomy wyżej. Więc może być ciekawie. Dio! To nie głodny. Ha! Ale mi jedną. Ty, ale może da radę to zrobić. One eternity later. Aż takim masochistą nie jestem. Mówiłem, ten minus grania w Dark Soulsach, że na dobrą sprawę ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie zrobić jakiś ten... Żeby sobie zrobić jakieś treningi, z tego względu, że no ja generalnie, kurde, gram na konsoli. Nie wiem, czy to aż takie przypołowo, ale na dobrą sprawę musiałem ogarnąć wszystkie mechaniki, co gdzie jest, jak gdzie leży, co zdobywać dokładnie. Ciekawe, czy się zabije. Skrzynka, powiedz, że tam jest ten ponury kamień. Znaczy nie ponury kamień, tylko ten kamień kowalski. Łuk złotego drzewa. Przepraszam, zajebiście. Niebieska rosa. O, to jest jakiś skrót w ogóle, ciekawy. Jak dla mnie SL1 to jest generalnie podstawa tego, że tu trzeba ogarniać od A do Z Dark Souls 1. Kto ma jakie ponury kamień kowalski.
A nie możesz mi, gro, do cholery dać normalnie kamienia kowalskiego zwykłego? Ja jebę. Teraz normalnie weź tego szukaj. Będzie przepieprzone. No, no to widzisz. Nie, no u mnie to tak jeszcze ten nie ma takiego chyba community zbudowanego, takie coś. Co tu Araby robią normalnie? Święty smar. Jeszcze normalnie jesteś ten, firebendery chyba czy coś. Zdychaj. No to sobie trochę pofarmimy, na to wychodzi. O tak. Ała. Ale jasne. Ostatnio na jakimś shorcie zrobiłem 12 tysięcy, coś koło tego. Wyświetleń. Shorty mają fajne to do siebie, że ten, że generalnie bardzo dużo generują subskrypcji. I jak jakiś dobry short się weźmie pojawi, no to generalnie też masz ten. Wrzucam codziennie shortsy, nawet teraz zastanawiam się nad tym, żeby wrzucać dwa dziennie, bo w sumie teraz mam trochę rzeczy tak pomontowanych śmiesznie, że ten, że coś tam ciekawego będzie. Tak, na tym spadającym z... Nie, nie na tym ze spadającymi glinami. Albo tak? Nie wiem. Co to? Ty, to jest... Wait. Dawaj łuk. Powiedzcie mi... O, dobra, mogę go wyekwipować. Fajnie, fajnie, fajnie. Super, zajebiście. No tak, nie mam strzał. Powiedzcie, że to jest kamień kowalski. Gro, jak ja mam się tam dostać? Halo? No właśnie, to mnie trochę... Ty, ja mogę chyba wskoczyć, tak mi się wydaje. Aha. Okej. Okay. Typowa zasada jak u mnie. Burza się skończyła, można wracać, Essa. Okej. Okay. Jezus Maria, gdzie ja tu znajdę te kamienie kolerne? Dobra, wiem co zrobię. Odpalam tą mapkę Eldena na tym na kompie, bo to nie ma sensu normalnie, żebym ja się wziął męczył ten na telefonie, bo na telefonie to nie jest zbytnio dobrze ukazane. Nie YouTube, tylko ten... Nie Bytom, kurwa. Meeting, stone, 6? Teraz mamy 6 zbierać, te? Tu nie ma kopalni. Tu jest jakaś kopalnia, która niby ma, ale to jest Smithing Stone. Somber Smithing Stone 6, Smithing Stone 7. Zajebiście, dzięki za podpowiedź, kurwa, gro. Phoenix Star Beast. Tu są trójki, raczej w Kaelid są 3. Tu jest jeszcze Phoenix Star Beast koło. Patrzcie, kurwa. Ale zajebiście zrobili, patrzcie na to. Tu jest koło tego mostu, co się bierze przychodzi. Wystarczy po prostu pójść od drugiej strony, jest Phoenix Star Beast i ona dostaje ten. Ona nam daje Smithing Stone 5 sztuk. Zajebiście, idziemy na to. To ci korki wyjebało w domu, co ty pierdolisz? Hopie. What? Nie wierzę. Ty, ale to jest w sumie najgorsze. Ty, ale... To jest jedna z tych rzeczy, jaki zajebisty upgrade sobie można zrobić w domu. To kupić sobie takie korki, które się przełączają normalnie na ten, na pstryka. One są zajebiste. O, tu jest jeszcze nasionko.
No teraz będę musiał jakoś to ogarnąć w domu, żebyśmy mieli. Dobra, mapa płaskowyżu Altus, super zajebiście. Co oni dali? Nic nie dali. I powiem szczerze, walka z tą bestią jakoś mi się nie uśmiecha, bo ona jest denerwująca. Więc taki pieprzony byczek normalnie. Który ma rogi jak ten, jak jakiś, nie wiem, Jezus Maria, jak to się nazywa. Co jest do chuja? Konia mi zabił. Zjeżdżaj. Co? Co? Ale mnie porobił. Dobra, to może najpierw zrobimy trochę inaczej. Pogadamy sobie z tym typem, albo z kimkolwiek to jest, bo w sumie nawet nie wiem, czy to jest chłop, czy to jest baba. No, ręce wygina, chyba się modli. Och, złote drzewo, wspaniałe złote drzewo, złoty porządek, niech zachwianie sięga nieba. Przekaż swe rady naszemu eldyńskiemu władcy, by naprawić ten umęczony świat. Wasz władca nie żyje, albo jest jebnięty. A przynajmniej ten następny, który będzie pierdolnięty. Zdychaj. Szary... A, stary kieł. Ej, wiecie, w co bym sobie zagrał w takiej pobocznej, normalnie serii teraz na kanale? W sensie teraz na tym, na Twitchu? Pograłbym sobie gdzieś tak, nie wiem, raz w tygodniu, w sobotę. W... Beholdera. Co ty tak powolnie ci chodzi, router? Kurwa. Jebane. Taka gierka w stylu komunistycznym, gdzie musisz szantażować swoich własnych lokatorów w domku. Typowy blackmailing, szantaże. Bardzo fajna gierka, bo robi się tam dużo rzeczy, które mogą być moralne, ale też niemoralne. I musimy dbać o naszą rodzinę. Ale trzecia część podobno jest kijowa w ogóle. Tam pierdolisz głupoty. Nie znasz się. Essa. Gdzie jest ta bestia w ogóle? Cicho, 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 cicho. Ale teraz zostanie normalnie ten w łeb. Znaczy powiem szczerze, jakoś staram się właśnie z gierek tylko zapisy dawać na ten, na YouTube'a, właśnie ze streamów, a tak to generalnie to normalne materiały, to bardziej mi się marzy, żeby robić ten, jakieś, nie wiem, recenzje filmów, wrócić do nich. Bo mi się kurzy parę recenzji. Dzisiaj byłem jeszcze na Garfieldzie, sobie obejrzeć go. Powiem szczerze, był nudny. W połowie filmu prawie zasnęłem. Gości, weź przestań ty pouzować i normalnie swoją władzę pokazywać nad czymś. Nice. Ale mnie zrobiło. Nawet kurwa wstać nie mogłem.
Nie, z dziewczyną byłem. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No fajnie. Czy tego nie można tak generalnie uniknąć? Trzeba odejść. No dobra, spoko. Aha! Nieźle. Nie odpalajcie tylko Lefsojowi tego, Eriki. On pewnie znowu na głośniku siedzi. A, okej. Okay. Już się nauczyłeś? Ty, wyłącza mu się sztuczny... Już myślałem. To tak jest przegrane już. O! To nie gadaj. Jak ja to teraz przeżyję? Tak! Tak! Kurwa, tak! W końcu. Ja pierdolę, nie wierzę. Nie tu. Dawaj mi broń na plus 16, 17. Idziemy bić tego ciecia normalnie, Morgota pierdolonego. Dobra, przestań pierdolić, dawaj. Potrzebuję 6 kamieni. Nie jest to dobre. Robimy jedną próbę z tą bronią. Jak nie, to idziemy szukać dalej tych kamyków. Teraz pytanie moje brzmi. Ile mam tych... siódmego poziomu. Nice. Mamy 5, czyli może będzie tak, że ulepszymy jakoś tą broń na... Dwa poziomy wyżej od siódmego. Jezus Maria. Podjarałem się. Morgoth, chodź ty tu pało. Jak nie damy radę, to pójdziemy szukać tego, ten urządzenia do inkantacji. Aha. Powiem tak, jest dobrze, chyba. 1222 obrażenia na jeden atak, nie jest źle, tylko że to jest lwi pazur, na tego pewnie będzie mniej, jakbyśmy używali tych podstawowych ataków. A few inches later. Chyba powiem szczerze, pierwszy raz jak grałem w Dark Souls na PC-cie, w tą Prepared to Die Edition. Chyba właśnie to była pierwsza lokalizacja, gdzie poszedłem, zobaczyłem szkielet i takie... Okej. Okay. Już tam nie wracam. Najśmieszniejsza sprawa, jaką miałem generalnie w DS-ach, to to, że przyszedłem do połowy Dark Souls 1 na klawiaturze i myszce. W sensie dotarłem do tego, do Ornstein'a i Smauga. Nie byłem w stanie ich pokonać. I dałem sobie spokój z grą.
O, Flame Grant mi strength wziął, zaszło, no spoko. A co? Aha, no fajnie. Oho. Gdzie on mnie zabije teraz? Co się stało? Nice. Essa. Ile? 120 tysięcy dusz? Ja bardzo chętnie przygarnę. Dobra, ale co teraz? Nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Nie, to nie jest DLC. Do DLC trzeba iść do Moga. A, pojawiło się teraz ten. Ognisko, dawaj. Dawaj mi ognisko. Giereczko. Jezus Maria, że tego... Ja pierdolę, że ja to dałem radę zrobić. Kurwa, nie wierzę. W końcu właduję pierwsze punkty. Witalność. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. Oczywiście, że nie. Prevented by the mantle of birds. Oczywiście, że tak. The thorns are impenetrable. Oczywiście, że tak. A husk of the Erd Tree's being. No. That spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the flame of ruin. Jezus Maria, czyli pakujemy się powoli w Malekita, tak? O kurwa. I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Essa, wariacie, idziemy. Medalion Rold. Czerwony znak. Rozwój postaci. Nie, nie w siłę, tym razem witalność, poproszę. Patrzcie, 20 punktów. Witalność, Essa. Jezus Maria, jak ja progres zaliczyłem normalnie w stosunku do tego, co było kiedyś. Dobra, status. Ile potrzebuję? 26 tysięcy punktów na to, żeby się ulepszyć do wyższego poziomu, żeby nie stracić za bardzo dusz też, tak generalnie, powiedzmy sobie szczerze. Nie chcę ich tracić, ni chuj. Panie, bo to raz. Dobra, dawaj. I tym razem co wpakuję? Nie wiem, co wpakuję. Rozwój postaci. A 53 w siłę. Chuj, jedziemy. Co? Tu się muszę gdzieś dostać. Tylko jakie się mam tu dostać w tym momencie, co? Chyba muszę przejść jakoś tu. Dostałem od niej jakąś pieczęć czy coś, więc powinno być git. Leleindel.
Dobra, idziemy. Nara. Jestem dla ciebie zbyt potężny, spierdalaj. Dla ciebie też. No może jednak nie. Nara. Rany boskie, jak ja się jaram, że ja to w ziemi ogarnąłem. Wait, ja tu się zajebę chyba, co nie? Jak spadnę? Oczywiście, że tak. Jakieś grzyby. O, nie, to jest żwir, okej. Okay. Chyba nie w tą stronę mam iść, tak mi się wydaje. Teraz nadaleją. Ty, to może tu. I teraz wkraczamy na tereny, gdzie ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja idę. Nice. Lubię takie momenty w grze, naprawdę. One są po prostu totalnym złotem. Tu nie będzie gdzieś drzewa, no właśnie. O, nice, drzewo mi zajebało. Nie 8, tylko 7. To jak to jest stolica Elden Ringa. Ja może sobie lepiej dam spokój z tym drzewem, bo znowu na mnie siądzie normalnie jakaś, nie wiem, gruba baba i będzie lipa. O, nienawidzę tego. Nie goni mnie, no nie goni mnie. To jest za przejście, prawda? Oczywiście, że tak. To jest w ogóle też chyba jakaś ten, nie wiem, gdzieś łaska powinna być, bo ja tu pamiętam, że tu się walczy z jakimś takim popieprzonym korzeniem czy czymś. Ty, to chyba tu było to grube drzewo. Co to za osobiste pytania, się pytam. Jezu, kocham ten miecz, bo on ma takie normalnie ten zamaszyste ruchy, że to jest po prostu coś pięknego. Jak napierdala w przeciwników. A w szczególności ten atak. Bonk. Ej, powiem szczerze, jakbym się skupił na tym bardziej, żeby unikać ataków, bym sobie przerobił całkowicie postać pod to, żeby regenerowała sobie manę. O, to byłoby spoko. Chyba powiedziałem, że nie chciałbym, żeby się dało na mnie grube drzewo. Ty, tu jest woda. Jezus Mary, teraz będę mnie ciągnęli za język. Dobrze, że za nic innego. Ach, wodniczka z cytryną, zajebista rzecz. Wie. Sama powoli zaczyna też się zastanawiać nad tym, żeby zacząć streamować, tylko ona niestety nie ma komputera do tego, żeby streamować. Więc jak ona by poszła sobie do pracy, to byłaby taka właśnie pierwsza rzecz, żeby sobie właśnie kupić taki komputer pod streaming trochę. Co to jest, kurwa, Egirl? Mów po polsku do mnie. Sprichst du Polisch? Ty, to jest jakiś... To nie jest przypadkiem ten jakiś taki odmieniec czy coś? Czy dostawał ten taki pojebany miecz od niego? No właśnie, pamiętajcie o tym, że mam prawie 30 lat. Mogę niektórych słów nie znać. O ty ciulu. Aha, nice.
666 damage'a, moje ulubione. Dobra, chodź tu, wałkoniu. Serio? Ty, co ty uciekasz? No co za szmata? Nice, zostałem piórami? To jest dokuje. Zdychaj. Tak, to jest ten. Nie ma tak zrecyklikowany boss, dosłownie. Dobra, weź tam nie drzwi mordy. Nie. Ona się ubiera normalnie i nie gra w giereczki. Bo nie ma na czym grać w gierki na dobrą sprawę. Okej. Ty, ja tego nie pamiętam. Ktoś mi weź teraz, co się dzieje, bo dosłownie ja teraz czuję się, jakbym chodził po omacku. Błagam, nie mówcie o osobach, których nie ma na czacie. Jak chcecie obgadywać, to obgadujcie je przy nich. Jak chcecie powiedzieć, że są chujami, to powiedzcie im to prosto w oczy, a nie. O, talizman czerwonego smoka, fajnie. Tu mnie ktoś bije. A ty! Kurde, ale żeś zlał. Z otoczeniem. Mogę wziąć konia? Nie mogę. To dlaczego ten paszkwil niemyty bierze, używa konia, co? E? Się kurde pytam. Wątroba bestii. Ożywcze, peklowane białe mięso. To będzie pokój wojny, czy mi się wydaje? What the f... What the... Kurwa, nie znikaj, nie znikaj, nie znikaj! O, ponury kamień kowalski 6 poziomu. Ty, fajnie, będę mógł sobie ulepszyć jakąś w końcu broń. Taką, która wymaga tych Somberstone'ów. Dobrze idę? Chyba idę dobrze, nie wiem. Dalej nie mogę używać konia. Ty, tu nie będzie coś takiego, że to będzie jakaś w ogóle walka z takimi dwoma grubasami w ciemności, coś jak lat, nie wiem, walka z tym, z Jezus Maria, jak mu tam było. Z Manusem? Coś ale ten? Chyba tak. No to teraz będzie zdechł. Ale go aha.
Poczułem się trochę jak Batman. Nie. Ja pierdolę, muszę się teraz wracać. A, właśnie, Four Kingsów, faktycznie, no. Ja bym go prawie zajebał, no. Jezus Maria, ale bullshit. Chociaż Manus też ma trochę podobne, bo na dobrą sprawę Manus też ma otoczone z ciemnością, ale nie ma... Znaczy, w sensie tam są chyba jakieś takie ruiny czy coś. Tylko tu są co najwyżej dwaj grupi bracia. I królami to nie mogą co najwyżej być ten na wychodku. Cholera, znasz mi się normalnie, bo Rad przypomniał. Czy tam nie, czy tam jakiś film, gdzie tam mówił King in the Castle. Szlachetne mięso. Nie, kurwa, nie. Nienawidzę. Przez mięso zginąłem. Chuj, zostanę weganinem od dzisiaj. Ja pamiętam, jak ja przechodziłem tą grę półtora roku temu, czy tam dwa lata temu. Nie wiem, jakoś 3 miesiące po premierze. Czy tam 4. I miałem problem z pokonaniem tych grubasów, to było pojebane. Myślałem, że mi popierdoli. No to im teraz normalnie robię 4 bąki i elo. Ale dobre jest to, że w końcu pójdę na tą przestrzeń teraz i będę mógł szukać Smithing Stone'ów na plus 18, żebyśmy mogli, kurde, ulepszyć sobie broń w końcu. Mam nadzieję, że tam te sztuki, które leżą luzem, to one są po 2 czy tam po 3, ewentualnie 7, ale nie pojedyncze, bo wtedy mi chyba pojebie, jak będę musiał szukać po całej mapie. Zostaw mnie w spokoju. O szkwinu. Z krzywą mordą. Najśmieszniejsze jest to, że w ogóle te hybrydy są to pojebane. Jakieś normalnie baby stare ze skrzydłami, z krzywymi mordami. Dobra, zdechło. Dobra, na razie nie biorę, używam żadnych ten potek, ewentualnie mogę użyć tego. Many na razie nie biorę, rozłożę sobie broń. Żeby nie miał jej w dwóch rękach, żeby sobie użyć Flame Grand Mi Strength. Żeby może w razie czego ich jebnąć za trochę więcej damage'a. Ale mu normalnie krew z nosa leci, pojebane. I stwierdzam, że on jest strasznie gruby, nie uważacie? Czyli w sensie ma takie... ma bardzo pucołowatą twarz, o. Dobra, spieprzamy stąd. VTuber jest to osoba, która zamiast pokazywać swoją mordę, pokazuje jakiś obrazek postaci, anime czy coś w tym stylu. Poza tym ja jestem stary, ale nie aż tak, żeby mówić mi na pan, no bez przesady. Mam ziomka VTubera. Streamuję po angielsku. Przestałem się do niego przyznawać. Kiedyś pokazywał swoją mordę. Weeby? A, na Twitch TV streamuję. Ty, w ogóle to ja tu nie muszę iść, ja tu ten... Wystarczy, że wezmę, zjadę tą windą, no ta. Ale okej, weźmiemy, ogarniemy tego frajera najpierw. Grubego. Nie mylić z Gabenem. Dobra, idziemy. Mam flame'a, dawaj. Idzie gruby brachol.
Teraz mogę użyć many. Nie wiem. Nice. Jedyny padł, bliźniak padł. Teraz będzie ten drugi gorszy. Uff, dobra. Essa. Rollo, zabójca omenów. Jezus Maria, to brzmi jak jakaś nazwa kebaba dosłownie. Pierwszy raz słyszę, żeby jakiś typ normalnie miał nazwę kebaba. O, kolejny punkt mogę wydać w coś innego. Ciekawe, co sobie wydam, nie wiem. Rozwój postaci, nie no, wpakujmy to w siłę, a potem najwyżej będziemy sobie ten remodelowali postać. Tak będzie najlepiej, mi się wydaje, najrozsądniej. Nie chciałbym, po pierwsze zacznijmy od tego robić za VTubera, szanujmy się. Po chuj na chuj by mi to było. Nie wiem, jakiś taki piękny nie jestem, ale kurwa, no. Wydawać hajs po to, żeby mieć jakąś taką postać normalnie z anime. Wygląda strasznie sztucznie. Poza tym na Instagramie mi się raz wyświetlały właśnie takie, nie wiem, jakieś takie coś, co ma... To wygląda jak miał zespół Downa, taki VTuber. Wygląda to strasznie creepy. Jezus Maria, co mi do tego? By sobie została, no proste. Nie wiem, po co to zbieram i tak tego nigdy nie użyję. Dobra, to możemy teraz zejść tutaj. Boska wieża. Ach, ale pięknie. Ty, to nie, przypadkiem nie będę miał teraz jakoś możliwości walczenia z Fire Giantem zaraz? Kurde, ale to będzie pojebana akcja. Więc tam jakieś ciekawe rzeczy w ogóle z tych zjebów? Czy tam po prostu jakieś takie typowe gówno? No jak piąty poziom dalej... Nie. Nie mam szóstego poziomu. Chuj. Drzewo wygląda dziwnie tak generalnie, bo to nie wygląda jak drzewo, tylko jakaś skała taka. I też mnie ciekawi jedna sprawa, jak będzie to wyglądało, jak będziemy wchodzili sobie w DLCK i będziemy mieli przejście między właśnie arenami, bo mi się wydawało, że to będzie jakieś takie, nie wiem, coś przyszłość, przeszłość czy coś w tym stylu, a tu się okazuje, że to będzie zupełnie inna ziemia czy coś. Dawaj, dawaj. Za ciemno tu jest. Nie lubię czegoś takiego. W przypadkach takich większości gier to normalnie robią coś takiego, że ten, że nas atakuje jakiś przyjeb ten z bronią i padamy na strzała. Wiele razy się spotkałem z tym normalnie w jakichś, nie wiem, grach akcji albo ewentualnie coś takie a la horrory, że jedziesz sobie windą i nagle coś ci wyskakuje na mordę. Zakazane krainy. Mogę konia wziąć, jej! Super, w końcu. Leprykaumy cholerne.
Wiesz co, powiem ci tak, każdy robi co sobie w życiu uważa. Jezus Maria, jakby zaczęło się dziać jakieś takie inby, to po prostu wiadomo co się wtedy robi. Prosta sprawa wygląda następująco. No sorry, nie układa się między nami, mamy rozbieżne wartości, więc spierdalaj. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj! Kurwa, no nie! Jednak na przykład moja dziewczyna by chciała zostać OnlyFansiarą. To musiałem bardzo poważnie przemyśleć tę sytuację. A jeśli już, to założylibyśmy wspólnego. Ja kiedyś myślałem sobie założyć OnlyFansa i robić tam jedzonko. Jakieś burgery czy coś. Kurwa, chleb na przykład upiec, taki 3-kilogramowego takiego skurwiela normalnie. W sumie dawno chleba nie piekłem. Upiekłem sobie. Trafię taki zajebisty pszenno-żytni upiec. Kurde, ludzie. Lepiej, to się kurwa śmiejesz. Pozwól człowiekowi marzyć. O, drzewko. Ej, tu nie będzie zaraz ten taki przyjebany potwór, który dziwnie syczy jak Vader i ten i ma dwie bronie? Tak. A spierdalaj, nie chce mi się z tobą walczyć. Przynajmniej nie na tą chwilę. No właśnie, wypieki. Kurde, potrafię normalnie piec, gotować. Panie. Ja bym robił pełnowartościowy content. Bułki, chlebki, hot dogi, o kurwa, takiego hot doga bym sobie zrobił. Jezus, panie, zacznę być głodny znowu. Możemy się w końcu nauczyć też przy okazji sushi robić na przykład. O, fajnie. Prawie mnie zabił. Wow, to było mocne. What? Co ty, Dovahkiin jesteś? Bardzo polegam na tym innym ataku, kolejny SP. Aha. Ła! Okej, okay. Zboczeńcy zasrany. Fifteen minutes later.
Aha. Nice. Aha, znowu. Nie mam skakanie głupie. No. Powiedz. Czarna strzega gargulca i czarny topór gargulca. Okej, okay. Ciekawe, ciekawe. Teraz pytanie, czy jestem w ogóle w stanie tam wejść? Pewnie nie, tak zakładam. 60 tysięcy run. Rozwój postaci. Dobra, dwa punkty maksymalnie to wbiliśmy. Mamy 2463, okej. Okay. Pewnie jej nie otworzę. Założę się, że jej nie otworzę. Chociaż... A nie, mam to. Nice. No to może sobie pójdziemy dalej, zobaczymy. Z tego może wyniknąć? Nie wiem, nie jestem pewien. Ciekawe, jak długo jechał. I w ogóle też jest jakaś taka droga na Melenie czy coś. I tu jest chyba też w ogóle jakiś taki ptaszor, boss czy coś. Ale anyway, jedziemy. Muszę sobie ogarnąć tą... łaskę tej gdzieś. Duchy. Boję się walki z tym z Fire Giantem. Bo to, ona będzie pojebana. Okej. Okay. Ciekawe, czy pamiętam drogę do Fire Gianta. To jest dobre pytanie. Ruiny Zamor, okej. Czy to w ogóle nie będzie gdzieś teraz mój najlepszy przyjaciel? Rivers of Blood? Chociaż nie wiem, bardziej chyba w drugą stronę. Powiedz, że to jest ten kamień. Ja już myślałem. Jakby to był Smithing Stone, to bym się chyba normalnie ze szczęścia... zaśmiał. Więc Maria, że las liście same. Czy to nie będzie w ogóle jakaś taka przypałowa lokalizacja, że... O nie, łucznik. Not good, not good, not good ani chuj. Zagubione popioły wojny, okej. Ła, o, fajnie. Nice. Ty, tam był jeszcze jakiś ty... Nie typek, tylko ten...
Lód. Żeby się nie okazało, że to był ten kamień. Aha. Ty. A to nie jest... To nie są jakieś katakumby? Ale w sumie do katakombów to mi nie cholery nie potrzebne iść. Chyba. Bo raczej by mi nie dali tam jakieś, nie wiem... Somberbelli. Czyli w sensie tych dzwonków kowalskich czy coś. Dobra, musimy przejechać przez to, bo... Nie. No. Ale by było, jakbym się zajebał. Dobra, liczę po cichu, że nie trafił. No właśnie. O ci chuj. Jej, dobra, uciekłem. Ta smaska by się przydała. Złoty run 13 poziomu. Nie. Tego to nie chciałem. Aha, walka z bossem, okej. Okay. Czyli muszę gdzieś tutaj uciec dalej, no dobra. Ogniste kwiaty. Lilia Triny. Niemka kabawełna. Mnie tu nie widzi, co nie? Chyba nie. O, łaska, nice. Aha, kolejny gigant z łukiem, no świetnie po prostu. Ja muszę chyba przejść zaraz za nim. A nie, to nie jest łukiem, to jest z toporem. A, to git. Nie ma gdzieś mapy może? Nie, raczej nie. O! Nasionko. Ja stąd znikam, już tam nie zwracaj na mnie uwagi nawet. Jest kolejna łaska i tam jest chyba gdzieś po prawej smok. Ale smoka ta nie chcę. Przejdziemy sobie jak najdalej, może spróbujemy jeszcze liznąć dzisiaj tego Fire Gianta. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo tam jest jakaś też przejebana akcja z nim. Wisielce.
Jakieś szkielety chyba jeszcze w ogóle kiedyś pamiętam były. Chyba nawet nie słyszałem. Dobra, anyway. Tu będą chyba dwaj strażnicy drzewa z tego co ogarniam. Na razie kolejemy. Musimy ogarnąć mniej więcej jak to się jeszcze jeździ. Jakiś ładny ten domek. No muszę chyba przejść tam dalej, tak mi się wydaje. A nie, jeden. Ciekawe. Strażnik drzewa był. Ciekawe, ciekawe. Aha. Bo pojebałem drogę. A nie. To jest gdzieś most. Chyba naokoło trzeba przejechać. No, kolejni bossowie zrecyklingowali w ogóle, bo ci byli przecież w okolicach pogrobne. Super, świetnie. Smithing Stone. 9 poziomu ponury kamień kowalski. To nie. Jak to normalny. Halo, gro. Znajduję to, czego w ogóle generalnie nie chcę. Nie ogarniam też generalnie tego, dlaczego nie tu wzięli, tak uwidzieli sobie, że... Siema szkielecie. Nie wiem, dlaczego oni to tak wzięli, ogarnęli, że to trzeba po prostu jeździć naokoło cały czas. To jest przepieprzone. Ups. No nieźle. Okej, chyba spokój? Jakiś kosiarz. O, to jest ten zamek, gdzie się zdobywało chyba przypustkę do tego, do Maleni. Dobra, nie, my idźmy dalej. Dalej przed siebie. Czy się zawróciłem? Bez jaj. I to może tam gdzieś, nie wiem. Ale chyba tak, tak. O, jest ten. Garnek widać. Chyba idziemy dobrze. Tylko byle tego smoka uniknąć, bo powiem szczerze, że nie chce mi się z tymi smokami walczyć. One są takie odtwórcze, że to jest po prostu nuda jak cholera. Jest jakieś tam przejście. Na pewno nie jest to. Borealis. Brzmi to normalnie jak jakaś nazwa jakiejś choroby. Borelioza czy coś. Skurwysyny. Nie no, nie wierzę. Cholerne smoki. Znaczy w sensie nawet nie smoki, to były przecież te... humary? Jak to pominąć do chuja wafla? Dobra, smok się respi, to jest generalnie luz. To sobie można go po prostu ominąć chyba jak przejdę, nie wiem, tam gdzieś jakoś... po granicy, nie, bo on to wtedy przyleci.
cholerne normalnie. Umary to nie wiem. Aha, on się po prostu respi i tak gdzieś w okolicy, no spoko. Fajnie byłoby zacząć w ogóle mapę, gdzie mam iść. Aha, dobra, widzę jakiś ten, czy może to będzie to? Żeby stąd uciec? Chyba tak. Oho, dobra. Chyba jesteśmy w domu. Zabijane. Co, taka bieda to była? Co? Pojebane. A nie, tu jeszcze coś jest. Tu jest więzienie, to mi się tutaj chyba nie chce z nimi pierdzielić. Wieczne więzienie pretendenta, okej. Okej, git. Czyli idziemy chyba w drugim kierunku. Tylko tu będzie chyba problem z taki, że ten, że... No niestety, ale tu raczej będzie trzeba uważać, bo chyba mi zdejmie konia? Nie? Nie zdejmie mi konia? Jakby nie zdjął, to byłoby zajebiście. Zdejmie. Chryste, panie. Martowienie strażników i przez to trzeba wszystko przeleść. Chyba. Okej, tu jest coś. Gasnący motyl, no świetnie. O, nice. Świetnie. To w takim razie teraz będzie trzeba się zastanowić, jak w ogóle przez to przejść. Nie. Jezus Maria. Nie, pojebie mnie zaraz. Najgorsze jest to, że w ogóle... Ty, ja mogę chyba przejść w ogóle przez to, a nie ten. Dobra, chyba ogarniam teraz. Tamten Jezus, skrawek mapy by się przydał tak generalnie też. Dobra, jedźmy przed siebie. Jak widzimy, te powinniśmy wtedy dać radę ominąć smoka i te pieprzone humary. Dawaj, koniu, dawaj. Dobra, niech ten pasek już zniknie, no, halo. Dobra, zniknął zajebiście. I teraz tak, musimy iść tu. Tam otworzę trochę świata, zobaczymy, gdzie mogę dokładnie tutaj podążyć, bo no, nie pamiętam tego. Ej, przede wszystkim. Aha, psy mnie teraz zauważyły, no świetnie. Okej, okay. Gdzie jest jedynka tutaj? A to jeszcze w K-Lead było, okej. Okay. To mi zdejmij. Teraz będzie lepiej widzieć, gdzie mam iść. Aha! Wait, co? Tam na dół? Pojebało kogoś? Chyba zdecydowanie kogoś pojebało. Dobra, tu jest ścieżka chyba ta. Tak, jest ścieżka. Czy tu mniej więcej jakoś tak dotrę o śladach? Nie wiem. Nie no, to je prowadzi do tego. No. Ej, łaska. Dobra, to nie będzie źle. Jak się tej najwyżej ten wezmę z respi, jak zdechnę. Fajnie, dzięki.
Nice. Jak mi jeszcze powiecie, że nie będę musiał do niej przeteleportować, bo przy niej nie siadłem, to wezmę tego... Nie no, tak się nie robi, no. Uff. Ja może jakoś bokiem przemknę. No tak wygląda w sumie, że można chyba. Dobra, jest świetnie. Mamy tutaj tę lokalizację już ten przy kaplicy chyba z Rivers of Blood. No to jest nieźle. Okej. Oho. Dobra, to już chyba wiem, gdzie trzeba iść. Tego dziada olejemy. Szczyt płomienia. Tego psa też olejemy. Czego się tu przechodziło? Ty, ile gigantów tu jest w ogóle? I wszystkie są piękne, wkomponowane w krajobraz. Bo pytanie, gdzie była ta kaplica z tym Rivers of Blood? To chyba nie tu. Bo jak się pizgają z ptakami, ciekawe. Panie tu. A tu jest riversik. Tylko to musimy zawalczyć z kimś, to mi się nie wiem, czy mi się chce walczyć. Chociaż spróbujmy, będzie śmiesznie. Czy to będzie inwazja już? Jak wygląda w sumie trochę. O, ale mnie zrobił. Jakbym miał trochę więcej many, to... Ty, tu jest łaska. Jest jeszcze... Czy przypadkiem to nie było jakiś ładunek do butelki? W sumie to chyba tak właśnie było przy tych... pierdołach. Dobra, trzeba się pośpieszyć w takim razie. Dobra, niech mnie tylko nie widzą, to będzie wtedy spoko. Okej, dobra, świetnie. Wow. I to jest dopiero wielki łeb. No to nigdy w sumie nie zwrócił uwagi. Dobra, łatwo. Essa. Maska Okiny. Kościół wytchnienia. Idealna nazwa. Ty. Jakieś dwie rzeczy mi mrygały, jednej nie zauważyłem. A, jedna jest rozmowa z Milanem, no a to nie. To mi się gadać nie chce. Święta łza. Czy mogę sobie... A nie, no skoro to są święte łzy, to mogę w takim razie butelka. Wzmocnienie butelki, nice. Z 7, yeah. W sumie nie wiem, po cholerę to biorę ulepszą, skoro też tak ten też 6 ładunków i tak wystarczy na to, żeby ulepszyć tę broń. Także... trochę bez sensu.
Okej, gdzie jest Fire Giant? Gdzie jest Fire Giant? Chyba to co, nie? Okej, sprawdźmy się. To jest jedna z tych walk, które ja nienawidzę, bo gość jest generalnie pojebany. Ja tu nie ma żadnego takiego, nie wiem, punktu, żeby się od razu szczepić?